4 przy ulicy Słonecznej 63 w okresie ferii zimowych realizujemy program edukacyjny pod hasłem Ekofanaberie na ferie. W ramach tego cyklu naszą uwagę skupiamy wokół tematów związanych ze zdrowym odżywianiem, aktywnym trybem życia oraz poszanowaniem środowiska naturalnego. W czasie naszych zajęć powstaje wiele prac plastycznych z wykorzystaniem przedmiotów, które na pierwszy rzut oka są niepotrzebne, a my tutaj stwarzamy nowe rzeczy, nowe dekoracje, bardzo piękne zresztą. To są rzeczy z recyklingu, nadajemy im nową jakość, nowe życie. Spotykamy się codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 11 do 13. Dzieci przychodzą do nas bardzo chętnie, bardzo aktywnie spędzamy czas i myślę, że nie jest to czas stracony, a codziennie jesteśmy bogatsi o nową wiedzę, również ekologiczną. Na półmetku ferii spotkaliśmy się w bibliotece w filii numer 4 z naszą edukacyjną tutaj misją. Opowiadamy o segregacji, o frakcjach, dzieci się dowiadują różnych ciekawych rzeczy, ale też tworzymy taką pracę plastyczno-techniczną o nazwie Pociąg do segregacji. Dzieci, każda z grup tworzy osobny wagon do pociągu na osobną frakcję i będziemy segregować te odpady, które tutaj zebraliśmy. Przede wszystkim jest lokomotywa. Lokomotywą są odpady zmieszane, także tutaj będziemy segregować i wrzucać to, co nam nie pasuje do pozostałych. No i poszczególne kolejne wagony będzie niebieski, na papier, zielony, żółty i bio. Dzieci mają za zadanie je udekorować pięknie, ozdobić, żeby były widoczne. Dekorujemy je też z odpadów i na końcu będziemy też segregować te odpady i wrzucać do odpowiedniego wagonu. Wiedzą, który kolor, nie mylą się tutaj w tej kwestii, co jest rzeczywiście takie pozytywne. Wiedzą, co dowiedzieli się dzisiaj i wiedzą, co się robi, po co segregujemy tak naprawdę te odpady, po co ten plastik odkładamy i wyrzucamy do osobnego pojemnika. Pokazaliśmy, co można z tego stworzyć. Także wiedza naprawdę jest coraz większa.